Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni. Jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne. I nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. Przekazał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego. A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę. A sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Jak byłem w szkole, podstawówka, potem liceum, było nas 30 paru. Nie byłem ani lepszy, ani gorszy. Miałem swoje gierki komputerowe. Jak otarłem kolano, to krwawiło. Jak zjadłem coś zatrutego, to wymiotowałem. A potem się zadziało i zaczął się objawiać Bóg. Zacząłem patrzeć na świat inaczej. Inaczej przeżywać cierpienie. Nie wiem, czy wiesz, ale zostałeś wybrany. I to nie pochodzi od ciebie. Zostałeś wybrany, zobacz, spośród wielu, którzy nie słuchają słowa, ty słuchasz. Zostałeś wybrany. Bóg mówi tak, Chrystus mówi: ja ożywiam tych, których chcę. Zostałeś wybrany, aby kochać Boga i bliźniego. Zostałeś wybrany, aby usłyszeć Jego słowo. Istota Wielkiego Postu uzmysłowić sobie, że Bóg mnie znalazł. Przyszedł i spośród wielu mówi: chodź, słuchaj. Ożywiam tych, których chcę. A kto usłyszy mój głos, będzie mieć życie.
Żydzi się dziwią. Mówią, on bluźni, Boga nazywa Ojcem. Jak my Boga Ojcem nazywamy. I chcą go zabić. Co ciekawe, zobaczcie. Bóg, któremu rzekomo Chrystus bluźni, nie broni się. Nie morduje Jezusa. Jak reaguje Bóg, kiedy mu bluźnimy? Nie broni się. Jak reaguje Bóg, kiedy z nim walczymy? Nie broni się. Wyobraź sobie, że całe życie będziesz Boga kopał. A umrzesz po śmierci. I po śmierci spojrzysz mu w twarz. I co wtedy pomyślisz? On przez całe życie się nie bronił. Ani przed jednym moim grzechem się nie bronił. Nie krzyknął na ani jeden bunt. Nie walnął pięścią w stół. Kim on jest? Kim jest ten, który takie rzeczy robi?